sobie już po raz czwarty organizuje festiwal Szalone Dni Muzyki, po raz czwarty w Warszawie, ale bierzemy udział już po raz 19 festiwala Full Żurne. Bo to 19 lat temu odbyła się pierwsza edycja w Nantes, gdzie podczas tamtej edycji było 36 koncertów. U nas w Warszawie 60 koncertów w wydaniach przeróżnych, bo i orkiestry symfoniczne, zespoły kameralne. J'ai choisi le thème musique française et espagnole pour illustrer qu'au début du siècle, Paris était la capitale mondiale de la musique. Tous les grands compositeurs du monde entier venaient à Paris. Et les compositeurs des pays voisins et l'Espagne. Donc c'est cette amitié, cette connivence entre les deux cultures, l'Espagne et la France, qu'on a voulu rassembler dans le thème des Folles Journées. Nací bailando prácticamente, entonces me he criado nada más que con el baile y todo lo que he hecho ha sido bailar. Tworzył film animowany na żywo. Film, który będzie miał swoją historię, swoich bohaterów, swoją puentę. Ta specyfika pokazu polega na tym, że ja tworzę tutaj z nimi. To jest, ja tutaj mam swoje przygotowane fragmenty filmów. Tam są miksowane z tym, co robię. Po drugie, jestem sam operatorem i oświetleniowcem. Mam swoje światło, kamera, mogę bliżej, dalej. Nie spodziewałem się, że w moim wieku, już kurczę, w średnim wieku coś takiego spotkam, że spotkam muzyków, od których się tyle mogę nauczyć i tyle dają taki impuls do pracy. To jest coś wspaniałego, jestem szczęśliwy bardzo z tego powodu. Podobało ci się? Stasiu, podobało ci się? Podobało. Autografy od pana Wilczyńskiego. Ja ci podpiszę. Krążą różne takie uprzedzenia na temat muzyki klasycznej. Tego typu festiwale, tego typu wydarzenia, no to jest świetny pomysł, żeby właśnie to przełamywać, tą barierę. Przy wprowadzeniu w świat muzyki poważnej takiego młodego człowieka jest to fantastyczne. Fajne były rysunki. Jakby to bardzo dobry pomysł i świetny wstęp. Wielka radość, wielka pozytywna energia rodziców, dzieci, dziadków, całych rodzin i organizatorów. To jest święto muzyki, rzeczywiście.
pierwszy raz w życiu udział w takiej imprezie, bo po raz pierwszy raz w życiu jestem babcią. Myśmy się naprawdę dobrze tutaj bawili i dzieciaki były fantastyczne. Naprawdę chciały tej muzyki słuchać. Proszę o więcej. Czego nie ma? Kącika nie ma, tak? Kącika. Kontakt z muzyką ma ogromne znaczenie ogólnorozwojowe. Okazuje się, że te 5-10 lat grania na instrumentach w młodości gwarantuje nam dobrą formę w wieku późniejszym. Jest o co walczyć. Z całego kraju przyjechała młodzież, która przez cały rok ćwiczy utwory, repertuar. Tu nagle przyjeżdżają na profesjonalną scenę do Teatru Wielkiego Opery Narodowej i mogą się pokazać pomiędzy Orkiestrą Filharmonii Narodowej czy Orkiestrą Symfonii Wrocławia. Nie gramy ostrożnie, dobra? Dajemy z siebie teraz wszystko. Teraz wszystko będzie genialne. Ja was wierzę, bo jesteście fantastyczni. Także będzie świetnie. Jestem miłośnikiem tego festiwalu od jego pierwszej edycji w Polsce. Oczywiście słyszałem i nawet kiedyś byłem w Nantes na francuskiej edycji. To jest fantastyczny festiwal. Ma zawsze kapitalny program. Naprawdę solidnej europejskiej klasy wykonawców. Wreszcie warszawiacy mogą posłuchać Symfonii Warszawii, ich ukochanej orkiestry, do woli. Myślę, że to jest w pewnym sensie fenomen społeczny. Proszę zobaczyć publiczność, która tu przychodzi. Rodzice, dzieci, dziadkowie. Nawet jeżeli tylko wpadają na chwilę, kupują płyty, piją kawę, posłuchają muzyki. No to jest dokładnie ten sposób obcowania z kulturą, który powinien być dostępny w każdym mieście. It's fabulous because it's open to a very large audience. A lot of people come for the first time to these concerts. It's much more friendly atmosphere than the usual theatre. It's a sort of family happening, and most of the some of the concerts are even free. So I think it's great even for any place where it's done. Marathon is marathon. It's fabulous because at the same time the speed of living the music is extremely high. Also passion that you put into it because you know it's very limited in time of rehearsal, very limited in time of life.
that you have to put all the pressure into it. And very often, out of that pressure, you get a fantastic juice that is maybe some of the best you ever live. Castanets is as a soloist instrument with orchestra, which I played in 65 countries with great orchestras, conducted by great, great conductors, for instance, Loring Mazel. All of me, and I don't think of anything, only that I am enjoying what I do. And then I think I transmit to the audience. So I must say to the audience of Warszawa, dziękuję. Tego typu przedsięwzięcie jest czymś tak wyjątkowym dla Warszawy, dla tych wszystkich ludzi, którzy bardzo często nie mają możliwości pójść, natomiast tutaj w ciągu tych 2-3 dni mają możliwość naprawdę usłyszeć cały przekrój. To miejsce przestało być takie bardzo napuszone, które czasami bywa właśnie w czasie spektakli operowych, ale ono się przez chwilę tak jakby otworzyło się dla każdego i każdy się tutaj poczuł bardzo dobrze, tak u siebie. Naprawdę wiem, że tutaj w ramach tych koncertów zawsze śpiewam ze świadomością, że śpiewam dla kogoś bardzo konkretnego, a ja zawsze bardzo lubię w ten sposób pracować z ludźmi. Cinco.
après le succès fantastique de cette année, puisque là je suis extrêmement heureux, puisque on peut dire aujourd'hui que la Folle Journée à Varsovie a rempli sa mission. Presque tous les concerts étaient complets. Et donc pour l'année prochaine, nous allons sans doute présenter avec Janusz un thème très large, c'est le thème des écoles nationales. Et donc ça va être encore, je pense, une très grande Folle Journée.